Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Tu Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Ze mną jest Marek Budzisz. Witam, Marku. Można Dzień dobry, powiedzieć, witam. chciałbym zacząć jak tradycyjnie z Markiem, że kolejny epizod, czy kolejna część rozmów o interesach Rzeczypospolitej na wschodzie, albo o jakimś konkretnym wydarzeniu na Ukrainie czy na Białorusi, o sytuacji białoruskiej, tak jak też zwykliśmy często z Markiem rozmawiać, ale dzisiaj będzie wielka niespodzianka i jednocześnie wielka przyjemność na pewno dla mnie, a później przepytam Marka, czy to też była dla niego przyjemność. Otóż będziemy rozmawiali o tej książce. I to jest książka oczywiście mojego rozmówcy dzisiaj, Marka Budzisza. Wszystko jest wojną. O rosyjskiej kulturze strategicznej i to ta książka będzie bohaterem. No i oczywiście Marek Budzisz, który napisał tę książkę, to będzie dwóch bohaterów, można powiedzieć, dwoje bohaterów tej rozmowy. I może tytułem jeszcze wyjaśnienia i prośby o wybaczenie. Oczywiście, że jest to pewna prywata w tym sensie, że Marek Budzisz, Jacek Bartosiak, czyli Strategy and Future, rozmawiamy o książce, którą Marek napisał wewnątrz Strategy and Future i jeszcze recenzujemy, ale to tylko z tego powodu, że zarówno autor, jak i książka są naprawdę warte, żebyśmy długo dzisiaj porozmawiali o rzeczach, których ta książka dotyczy. Zacznę od najbardziej prozaicznego, Marku, pytania. Tytuł jest świetny i oddaję, ja dwukrotnie już przeczytałem tę książkę, i oddaję istotę rzeczy. Wszystko jest wojną. Skąd ten tytuł? Może żeby w ten sposób wprowadźmy potencjalnego czytelnika w to zagadnienie. Marku? No, tytuł jest wynikiem mojej refleksji czy myślenia na temat tego, jak rozumują rosyjskie elity strategiczne. No bo w gruncie rzeczy ta książka jest o szkice o kulturze strategicznej. Jej celem jest wyjaśnienie tego, jak rozumieją otaczający świat, jak rozumują ci, którzy rządzą Rosją. Na ile ich myślenie jest odmienne od naszego, mimo pewnych zewnętrznych podobieństw, i jakie wnioski można wyciągnąć z tej jakby rekonstrukcji tego, w jaki sposób oni pojmują świat, rolę swojej ojczyzny w świecie i mechanizmy rządzące tym światem. Otóż ja uważam, zresztą chyba o tym wprost piszę, że współczesna Rosja jest państwem najbardziej, moim zdaniem, zmilitaryzowanym w świecie, o zmilitaryzowanym systemie postrzegania świata i formułowania odpowiedzi na rysujące się wyzwania. Zapewne takim samym państwem, albo może bardzo podobnym, były w swoim czasie Prusy, które uchodzą przez historyków, są określane mianem no, takiego militarystycznego tworu. Dzisiaj takim państwem chyba najbardziej, które ucieleśnia tą pruską tradycję militaryzmu, jest Rosja. I w postrzeganiu ich elit właściwie wszystko to, co robi państwo, jest rywalizacją, a rywalizacja jest wojną. W związku z tym każda sfera aktywności państwa rosyjskiego jest w gruncie rzeczy sferą toczonej wojny, która się w rozmaity sposób przejawia, ale nie zmienia to istoty sprawy. Tak, jeszcze tytułem, już skoro rozstrzygnęliśmy skąd ten tytuł, to jeszcze tytułem takiego no, obowiązkowego wstępu. Muszę powiedzieć, że książka jest pisana z przypisami, które są na każdej stronie i pod spodem. Jest spora bibliografia, zarówno w językach, powiedziałbym, z alfabetem łacińskim, jak i też w języku rosyjskim. Więc też można sobie dalej posurfować i poszukać literatury, co jest też wielkim wyznacznikiem tej książki. I pomimo tego, że Polacy chełpią się, jak to świetnie znają Rosję i w ogóle jakimi są znakomitymi ekspertami od geopolityki rosyjskiej, wcale tej literatury w języku polskim nie ma dużo, więc tym bardziej książka Marka
się wybija. I świetny tytuł pozwala nam też wprowadzić się konkretnie w kulturę strategiczną. Co, Marku, rozumiemy przez to? W książce bardzo dużo nawiązujesz do też anglosaskiej myśli strategicznej, która definiuje kulturę strategiczną. Colin Gray, widziałem, jest bardzo często mój ulubiony, cytowany. Jak definiujesz kulturę strategiczną w ujęciu, w kontekście tego, o czym powiedziałeś na samym wstępie, próbując wyjaśnić, skąd tytuł? No, kultura strategiczna jest pewnym szkieletem, tak można to określić, na którym zbudowany jest cały system zarówno postrzegania świata, jak i reagowania na sytuacje oceniane jako związane z polityką bezpieczeństwa. To jest oczywiste pytanie, to anglosasi dostrzegli to już w taki systemowy sposób w latach 70., kiedy zaczęli się zastanawiać, czy użycie broni jądrowej, czy decyzja o użyciu broni jądrowej jest tylko i wyłącznie efektem pewnej racjonalnej kalkulacji ze strony osób, które taką decyzję podejmują, czy też jest uwarunkowana kulturowo, pewnymi ramami kulturowymi, które wpływają na to, jak postrzegamy świat, jak postrzegamy bezpieczeństwo, i doszli do wniosku, że w gruncie rzeczy ten czynnik kulturowy ma istotne znaczenie. Sama myśl nie jest wcale nowa, bo to już mówiło się o różnych szkołach prowadzenia wojny znacznie wcześniej. Amerykanie studiowali już pewien sposób reagowania na sytuacje kryzysowe, na przykład w przypadku Japonii już w czasie II wojny światowej, zresztą od czasów starożytnych. Ta myśl, że są różne szkoły prowadzenia wojny, się jakoś przewijała. W latach 70. zaczęto studiować to w sposób bardziej usystematyzowany i w gruncie rzeczy wydaje się, że dziś taki pogląd, chyba który jest dominujący, mówi o tym, że kultura, historia, tradycja, doświadczenie, pewna sztafeta pokoleń, jakbyśmy powiedzieli w tym zakresie, wpływa na to, jak my postrzegamy bezpieczeństwo, jak my postrzegamy politykę międzynarodową, rolę własnego państwa, zagrożenia, ale też jak reagujemy w sytuacjach kryzysowych, bo ta matryca działania, ona nawet jeśli jest skrywana czy nieuświadomiona, ona się aktywizuje wtedy, kiedy działamy w sytuacjach kryzysowych, wtedy, kiedy jest mało czasu na podjęcie decyzji, kiedy nie ma czasu na ocenę całego bogactwa sytuacji, no to wtedy elity państw podejmujących decyzje mają taką skłonność reagować w pewien sposób uwarunkowany pewnymi schematami głęboko zakorzenionymi też w kulturze, w wychowaniu, w tradycji, w myśleniu o świecie. No, pierwszy z brzegu przykład. Nam wojna kojarzy się z wojną o wszystko, bo my w ostatnich 200 latach takich wojen o wszystko toczyliśmy dużo, właściwie każda wojna, którą toczyliśmy, to była wojna o wszystko. Albo o niepodległość i przetrwanie narodu, albo wojna o przetrwanie państwa. Inne państwa, takie jak Rosja, nie mają takiego podejścia do wojny. Oni owszem toczyli wojny o wszystko, ale znacznie więcej toczyli wojen, które były pewnym narzędziem polityki i środkiem uzyskania celów politycznych. W związku z tym nam wojna jawi się jako coś ostatecznego, a im wojna jawi się jako normalne narzędzie uprawiania polityki. To jest zasadniczo inne podejście. U nas ten próg przejścia od czasu pokoju do czasu wojny jest bardzo wysoko zbudowany czy ustawiony, no bo to wojna ma już coś w sobie z eschatologicznego wymiaru, a w Rosji ten próg jest bardzo nisko ustawiony. A w ostatnich latach po Ogarkowie on się jeszcze obniżył i dzisiaj w gruncie rzeczy przechodzenie w rosyjskim myśleniu strategicznym od stanu wojny do stanu pokoju jest dość płynne i we wszystkie strony może mieć
może mieć miejsce. No, skoro wszystko jest wojną, to nawet musi być bardzo płynne i jest, i tutaj też pojawia się kolejny wątek, który jest bardzo ciekawy w książce. Otóż powołując się na Josepha Nye'a, mówisz o rozróżnieniu hard power, soft power i smart power, tak, który on połączył jeszcze z ekonomią. No i że też Rosjanie soft power traktują jako element wojny. Przechodząc w ten sposób płynnie w książce do zjawiska czegoś, co się nazywa narracją strategiczną, tak, jako instrumentu polityki państwa wpisanego w wojnę, właśnie wojnę, która jest wszystkim i jest wszędzie, jest wszechogarniająca, wpisująca się w to holistyczne podejście właśnie do próbowania narzucenia sprawczości swojej. Czym jest zatem narracja strategiczna w rozumieniu rosyjskim? Jest, w największym skrócie rzecz biorąc, jest pewną opowieścią o polityce, którą się uprawia, i to tak jest próbą narzucenia interpretacji polityki taka, żeby ta interpretacja działała w naszym interesie. To nie jest nic złego oczywiście w przypadku Rosji, przepraszam, dlatego że jakby wizerunek już samej rewolucji bolszewickiej albo wcześniej, jeszcze za czasów carskich, tych jakby głównych celów rosyjskiej polityki, no był tak kształtowany, ażeby działało to w interesie Rosji. Teraz to uległo nasileniu. Mnie się wydaje, że głównym takim punktem przełomowym to była wojna z Gruzją w 2008 roku, w czasach współczesnych, dlatego że rosyjscy komentatorzy właściwie dość jednogłośnie powiedzieli, że o ile ta wojna w planie militarnym była wojną zwycięską, o tyle w planie politycznym i pewnych rozstrzygnięć reputacyjnych, też wizerunkowych, ona była porażką. I że w ogóle to jest pięta Achillesowa rosyjskiej obecności w świecie, że oni mają czy odbudowali potencjał realnego użytku. Sposobów opowiadania o polityce. Chociaż oczywiście tu też mogą być różne oceny i oni uważają, że na tym polu jest zasadniczo inna. No, oni na przykład uważają, że w gruncie rzeczy reakcja Stanów Zjednoczonych na zamach na Twin Tower i cała Marku, jakbyś z tą narracją strategiczną tak bardziej wytłumaczył z naszym widzom? No, w największym uproszczeniu mówiąc, to jest pewna opowieść na poziomie państwowym na temat własnej polityki, budująca międzynarodowe uzasadnienie i zrozumienie zarówno samej polityki, jak i interesów, które ta polityka realizuje. Rosjanie uważają, że każde państwo, oprócz tej sfery realnej, gdzie dysponuje pewnymi narzędziami, używając których zabiega o własne interesy, buduje też, czy stara się oddziaływać na sferę, w której się porusza, interpretując swoją politykę. I te dwa obszary muszą się spotkać w pewnym momencie, bo sama siła nie wystarczy bez zgody międzynarodowej społeczności na to, że te interesy są uprawnione i można je gwarantować. Więc w tym sensie opowieść na temat własnej polityki ma charakter jakby potwierdzający to, co udaje się zdobyć na poziomie realnej gry interesów, gdzie używa się różnych narzędzi presji, wpływu i
no i uzyskania tego, o co się zabiega. Rosjanie dostrzegli siłę tego elementu przede wszystkim po wojnie z Gruzją. Wtedy, kiedy analizowali recepcję tego konfliktu na poziomie międzynarodowym i dostrzegli, że o ile na polu walki uzyskali dość łatwo i szybko przewagę, o tyle na polu interpretacji tego, co się wydarzyło, Gruzja okazała się znacznie twardszym orzeszkiem niżli to się im wydawało i na polu opowieści o konflikcie w gruncie rzeczy przegrali to starcie. W tym sensie zrozumieli, że nie wystarczy dysponować siłą, ale również trzeba tą siłę umieć uzasadnić w ten sposób, żeby inni zaakceptowali to. No tak, czyli to jest takie zdanie sobie sprawy, czego u nas często nie ma, że jest wielodomenowość tej polityki zagranicznej. Jest wiele kanałów, gdzie ta gra statusowa się odbywa i wojna realizowana kinetycznie jest tylko naprawdę jednym z elementów tej wojny, co potwierdzałoby twój tytuł książki. Ja pamiętam, gdzieś na końcu tej książki jest ocena Karaganowa bodajże, że tak jak ty mówisz, że Rosja wojnę w Gruzji przegrała z tego punktu widzenia wizerunkowego, ale ogólnie wygrała, bo zatrzymała pochód Zachodu, doprowadziła do tego, że Unia Europejska i NATO się nie poszerzyło, Donbas to potwierdził i Krym i teraz Karaganow mówi, że należałoby nie być już ekspansywnym i powstrzymać się od tej polityki w myśl może tej takiej, prawda, ostrzejszej, obserwując starcie chińsko-amerykańskie, w myśl tego, że, i tutaj padają angielskie słowa na początku też książki, że Rosjanie nie chcą się izolować od świata, tylko insulate, czyli po polski jest nie do wytłumaczenia, czyli że odgrodzić się trochę bardziej, żeby decydować, co dociera do Rosji, a co nie dociera. To nie jest tak, że to jest nieprzepuszczalne, tylko jak gdyby są grodzie. Tak, w jedną stronę. Jakbyś mógł coś więcej na ten temat, na temat tej myśli, Marko. Z punktu widzenia oczywiście kultury strategicznej rosyjskiej, bo to też pasuje do tej koncepcji wyspy Cymburskiego i w ogóle, prawda, Rosja jako pewien taka wyspa odgrodzona pewnymi przestrzeniami, ale też w tej nowoczesnej domenie informacyjnej, soft power, wszystko jest wojną, bo jest przenikanie, prawda, tego. Jakbyś tutaj mógł rozwinąć to. No Rosja jako pewna cywilizacja, jak nawet mówią zwolennicy tego poglądu, która kontroluje strumienie informacyjne. Kontroluje, to znaczy nie dopuszcza tych, które postrzega jako zagrożenie dla swojej spoistości wewnętrznej i tożsamości, natomiast używa ich wobec innych. W gruncie rzeczy to, o czym mówisz, czyli ta opinia Karaganowa na temat w gruncie rzeczy sukcesu polityki rosyjskiej polegającego na tym, że udało się zatrzymać pochód NATO na wschód, a przynajmniej stan na dzisiaj jest taki, że się udało zatrzymać, bo nie wiadomo, jak to będzie dalej wyglądało, to w gruncie rzeczy pokazuje, na to, że trzeba używać obydwu tych narzędzi, bo wojna z Gruzją i wojna na wschodzie Ukrainy pokazała przede wszystkim, że Rosja po pierwsze dysponuje narzędziami wojskowymi, po drugie nie waha się ich użyć, ale temu towarzyszyła cała operacja narracyjna, która zresztą ciągle funkcjonuje, ta myśl na przykład w domenie publicznej świata zachodniego, że w czasie porozumień związanych ze zjednoczeniem Niemiec, Zachód i Stany Zjednoczone zobowiązały się do tego, żeby nie ekspandować na wschód, to znaczy, żeby NATO nie przesunęło się na wschód oraz żeby na wschodzie nie były stałe instalacje wojskowe. Tego rodzaju artykułów jest co niemiara w amerykańskiej, choćby też prasie. No, czytałem w tym tygodniu artykuł w Los Angeles Times, gdzie jeden tam z analityków wręcz prezentuje tę narrację, mówiąc, że w gruncie rzeczy to Zachód spowodował, że Rosja prowadzi agresywną politykę, bo po pierwsze
nie chciał uwzględnić jej interesów, po drugie, złamał jakieś ustalenia. To oczywiście wielokrotnie było już potwierdzane, że takich ustaleń nie było, a nawet jeśli to były tylko i wyłącznie czynione przez niektórych przedstawicieli dyplomacji amerykańskiej, nie pytając się o zgodę państw naszego regionu, i to nie w trybie umownym czy kontraktowym, ale w trybie wymiany poglądów w czasie rozmów. To jest coś zupełnie innego. Rosjanie, którzy są bardzo czuli na jeśli chodzi o zapisy prawa międzynarodowego, tutaj wykazują się, dlatego że to działa w ich interesie, daleko posuniętą elastycznością i powołują się na opinię jednego czy drugiego amerykańskiego urzędnika w czasie rozmów. Ale to pokazuje też, że Rosjanie nadal uważają, iż, mówiąc w pewnym skrócie, duzi gracze mają większe uprawnienia i mają swoje uprzywilejowane strefy wpływów, że powinno się funkcjonować o zmodyfikowany koncert mocarstw, gdzie ci najwięksi umawiają się między sobą, nie pytając państw średniej wielkości albo wręcz małych o to, co należy zrobić i w związku, czy jak się powinno funkcjonować. I w związku z tym cała wizja funkcjonowania w polityce międzynarodowej sprowadza się do takiego przekonania, że Rosja ma swoją uprzywilejowaną strefę wpływów i tam powinna decydować o tym, co się w tej strefie dzieje, nawet jeśli to jest efektem, skutkiem tych decyzji jest konflikt na poziomie międzynarodowym. To jest zupełnie inna filozofia myślenia o polityce i o relacjach międzypaństwowych, niż to, do czego my w Polsce jesteśmy bardzo przywiązani, czyli do takich wielostronnych formatów, gdzie każdy uczestnik takiego formatu, nawet ten najmniejszy, może też mieć wpływ na bieg spraw publicznych jego dotyczących. Rosja zupełnie inaczej na to patrzy. A właściwie co to jest za środowisko, które kształtuje kulturę strategiczną, podejmuje strategiczne decyzje? Jak ono się wykształcało? W książce wspominasz jeszcze o czasach Gorczakowa, oczywiście jeszcze w XIX wieku, ale no tak ostatnio od marszałka Ogarkowa, prawda, od ludzi wokół mózgu armii rosyjskiej, czyli sztabu generalnego jeszcze czasów sowieckich, od Mahmuta Garijewa, bardzo wpływowego też członka sztabu generalnego wojska, później Gerasimow. Ale też Kokoszkin. Często też w rozmowach ze mną mówiłeś o tym Instytucie Ameryki i Kanady, prawda, z którego wychodziło wielu wybitnych ludzi typu Cymburski albo Kokoszkin. Jak gdyby moglibyśmy porozmawiać o tym, z jakiego strumienia ci ludzie są i co mają w głowach umeblowane i czy rzeczywiście wpływają na Putina, czy nie. Też w książce jest oczywiście o siłowikach i o całej tej kulturze rosyjskiej, jak to wygląda, ale jak moglibyśmy tak pod mikroskopem, z jakiego pnia myślenia współczesna Rosja, dzisiejsza, ta już nie imperialne Sowiety, tylko Rosja imperialna, czerpie, gdzie trzeba byłoby znaleźć te ślady tego myślenia? Należałoby zacząć od tego, że współczesna Rosja jest państwem, jak na nasze standardy, niesłychanie elitarnym. Tymi 147 milionami ludzi rządzi w gruncie rzeczy dość wąska i taka wewnętrznie spoista i stabilna elita. Pytanie jest, jak ona jest liczna, czy mówimy tu o grupie 3000 osób, czy mówimy o grupie 5000 osób, ale to jest jakby nie bardzo w sensie społecznym liczebnie duża grupa. Ona też jest ukształtowana w przekonaniu o pewnej wyjątkowej roli elity. Rosja jeszcze za czasów ZSRR była państwem dość elitarnym. Te różnice czy dysproporcje
pozycji życiowej i zawodowej między elitą władzy, która bardzo często była też skoligacona ze sobą i funkcje były dziedziczone. No nie bez powodu szefem na przykład rozsotrudniczestwa, czyli takiej agendy rosyjskich władz, która się ma zajmować trochę na wzór, nie wiem, Instytutu Goethego, promowaniem kultury rosyjskiej na świecie, jest wnuk Primakowa, szef byłego premiera i szefa służb specjalnych, a na przykład szefem Komisji Nauki w Dumie Nikonow, Wiaczesław Nikonow jest wnukiem Mołotowa. To ta elita rosyjska jest też w dużej mierze dziedziczna i takich związków można też pokazać bardzo, bardzo dużo. To jest po pierwsze wąska grupa osób. Po drugie grupa ludzi, która żyje w przekonaniu trochę na wzór arystokracji z początku XIX wieku, że ona różni się od tej rosyjskiej czerni, czyli tego głubinnego narodu, jak oni nieraz to wprost określają, i w związku z tym też na nich spoczywa szczególnego rodzaju obowiązki, to jest utrzymanie państwa, bo oni uważają, że państwo jest największą wartością w rosyjskim bytowaniu w historii, że państwo ukształtowało Rosjan, że bez państwa wreszcie Rosji nie będzie. Osłabienie państwa w ich rozumieniu jest równoznaczne z rozpadem Rosji jako samodzielny czy samoczynny podmiot polityczny. I wreszcie geneza tego środowiska. Halo, Jacek, słyszysz mnie? Słyszę, coś przerwało, ale słyszę, kontynuujmy, Marku. Wreszcie geneza tego środowiska jest taka, że to są w większości, no nie można powiedzieć, że w 100%, ale w większości ludzie wywodzący się z resortów siłowych. Jak zobaczymy kariery zawodowe znaczącej części rosyjskiej elity, to są ludzie z wojska i ze służb specjalnych, którzy w związku z tym mają pewien szczególny sposób patrzenia na świat, na to, jak on jest, jakimi mechanizmami się rządzi. To, o czym mówiliśmy, czyli to przekonanie, że siła w ostatecznym rachunku się liczy i że trzeba być gotowym na użycie siły, no to też jest jakby cechą taką genetycznie związaną z tym, że ci ludzie po prostu wywodzą się z wojska i ze służb specjalnych. To jest też pewien element ciągłości między czasami obecnymi, a czasami ZSRR. Jakby myślenie wojskowo-strategiczne ZSRR, jakby też i w głowach tych ludzi, ale często są to ci sami ludzie, tak jak na przykład akademik Kokoszyn, o którym wspominałeś, no to oni są tym pomostem między czasami ZSRR, a czasami Rosji obecnej. Jest co najmniej kilka takich ośrodków, na które warto zwrócić uwagę. Dlatego, właśnie, że oni... Marku, może powiedzmy, żeby słuchacze mogli sobie później sami szukać na Twitterach, na Telegramach ludzi, którzy, można powiedzieć, według twojej oceny kształtują mapę mentalną w tej chwili elit strategicznych rosyjskich i miejsc, których trzeba ich szukać. No, historycznie rzecz biorąc, takim ośrodkiem był powołany w latach 80. właśnie przy Instytucie Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale nie tylko. No, na czele tego instytutu stał Jakowlew, jeden z architektów pierestrojki, który potem awansował do biura politycznego i był takim prawą ręką Gorbaczowa. On zbudował taki zespół ludzi, część z nich wywodziła się z kręgów cywilnych, część z kręgów wojskowych. Ich celem, ich głównym zadaniem było zbudowanie odpowiedzi na inicjatywę wojen gwiezdnych Reagana. Oni uważali, że Reagan próbuje narzucić ZSRR wyścig zbrojeń,
A ocena stanu gospodarki rosyjskiej, to oczywiście wbrew potocznemu mniemaniu w Polsce, to nie było tak, że Rosjanie sobie z tego nie zdawali sprawy, jak ta gospodarka jest skonstruowana i jakie ma ograniczenia. Oni sobie doskonale zdawali z tego sprawę. To ich skłaniało i wreszcie skłoniło do myśli, że fakt, iż dadzą sobie narzucić wyścig zbrojeń, będzie prowadził do kresu imperium. W związku z tym w tym ośrodku opracowano koncepcję wojny asymetrycznej, czy odpowiedzi asymetrycznej. To, co później powiedział Gerasimow, czy raczej to, jak zinterpretowano wypowiedź Gerasimowa z bodajże z roku 2015 o wojnie hybrydowej, on nie użył tego sformułowania, ale to raczej można mówić o nieliniowym konflikcie, czy wojnie asymetrycznej, to jakby geneza myślenia na ten temat to jest połowa lat 80. Oni wówczas zaczęli myśleć, jak wojować w nowych realiach, jak toczyć wojnę w sytuacji rewolucji w sprawach wojennych. To, o czym mówił też i pisał Ogarkow. Ale tu nie chodzi tylko o wejście, o nowe systemy broni i uzbrojenia, które wchodzą na wyposażenie, bo to się dzieje w obszarze militarnym właściwie ciągle, tylko jak to wpływa na strategię, taktykę i sztukę operacyjną i w ogóle myślenie o wojnie i definiowanie wojny. Oni zaczęli o tym myśleć w latach 80. Potem oczywiście te prace trwały w taki przytłumiony sposób za czasów Jelcyna, ale na przykład Kokoszyn był wiceministrem obrony narodowej, który jakby pilnował tego, żeby cały ten sektor wojskowo-przemysłowy w tym okresie nie uległ rozbiciu czy osłabieniu. A to myślenie przyspieszyło już po dojściu Putina do władzy, wtedy kiedy jakby nastąpiło odrodzenie myśli państwowej. Oni dlatego się też określają mianem dzierżawików, że to jest pewien nurt myślenia o roli państwa, narzędziach, którym państwo powinno dysponować, znaczeniu państwa w rosyjskiej kulturze i cywilizacji, jakby politycznym kształcie państwa. No to jest cały obszerny zespół zagadnień. I cała koncepcja wojny nowej generacji, sił zbrojnych nowej generacji, czy wojny asymetrycznej, to ona kształtowała się już w latach 80. Ona się nie kształtowała oczywiście znikąd. To była jakby inspiracja ze strony sztabu generalnego, ale też niektórych kręgów politycznych była istotna, bo oni uważali, że zmieniają się czasy, że ta polityka odstraszania nuklearnego, która jakby zastopowała w latach 60. myślenie o innym użyciu wojska, że to pomału przechodzi do przeszłości. Jakby źródłem tej myśli było przekonanie, że jeżeli obie strony dysponują takim potencjałem nuklearnym, który umożliwia zniszczenie przeciwnika, to do użycia tego potencjału w gruncie rzeczy nie dojdzie. A w związku z tym zyskują na znaczeniu tradycyjne metody toczenia wojen, bo państwa będą zawsze ze sobą rywalizowały. To na początku lat 70. się w Rosji zaczęło kształtować takie myślenie o wojnach partyzanckich, o proxy wojnach. Potem mamy do czynienia z rozprzestrzenieniem się iluś wojen o tym charakterze w krajach trzeciego świata, gdzie Rosja była w to zaangażowana, to potem wyewoluowało w takie myślenie, jak rewolucja w sprawach wojskowych wpłynie na strategię konfliktu zbrojnego i w ogóle rozumienie konfliktu zbrojnego. Ten Cymburski na przykład, o którym mówisz, który był z wykształcenia filologiem klasycznym, on został zatrudniony w tym ośrodku przede wszystkim z jednego powodu, a mianowicie miał odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy wojna pod koniec XX wieku i co to znaczy zwycięstwo w wojnie toczonej pod koniec XX wieku. I oni zaczęli od jakby redefinicji pewnych fundamentalnych
pojęć i odejścia od takiego myślenia, że zwycięstwo w wojnie nowoczesnej będzie przypominało zwycięstwo w II wojnie światowej. Znaczy, to oni właśnie wtedy zaczęli, wcześniej notabene, jak się wydaje, niż Amerykanie, mentalnie przygotowywać się do tego, co my dzisiaj obserwujemy, czyli do nowej strategii, nowego sposobu użycia sił zbrojnych i też nowej polityki z tym związanej. To wrócimy zaraz jeszcze do tego, bo jeszcze o maskirowce chcę popytać i tych wojnach buntowniczych i o tym wszystkim, tym, prawda, który się bierze na wojnę nowego typu, jak rozmawiają Rosjanie, czy wojny nowej generacji, jak mówimy my bardziej na Zachodzie, ale to w jaki sposób to środowisko i to myślenie zaszczepiło w tej grupie siłowików Putina, że to jest dokładnie ta metoda? No bo różne były środowiska, tak? Eurazjatyckie, siakie, owakie, przecież Związek Radziecki się rozpadał, było dużo chaosu. Jak byś odpowiedział na to pytanie? No bo to też jest trochę kontrowersyjna teza w tej książce, prawda, że no my często strategicznie o tym rozmawiamy, no to się wydaje, że to oczywiste, że to jest takie myślenie, zresztą później fakty to potwierdzają w sposób działania. No ale są też tacy, którzy uważają, że inne środowiska mają ogromne znaczenie zupełnie na decydentów. Tak? Co byś na to powiedział, Marku? Ja bym powiedział tak, znaczy, gdybyśmy patrzyli na to, jak się układa pewna mapa intelektualna współczesnej Rosji, to w moim odczuciu środowisko dzisiaj, które ma największe znaczenie, jest środowisko tak zwanego klubu wałdajskiego. I to od Cymburskiego są tak naprawdę panowie, nie? Gdyby tacy nie, intelektualni, tak? Cymburski jakby to jest jakby zupełnie inny myśliciel. To jest jakby to jest ktoś, kto nie zostawił takiego środowiska. To jest środowisko, które w gruncie rzeczy skupia chyba najbardziej takich, bym powiedział, renomowanych przedstawicieli rosyjskiego świata akademickiego z najważniejszych uczelni, takich jak MGIMO, czy Uniwersytet, czy Wyższa Szkoła Ekonomiki. I to jest środowisko Wyższa Szkoła Ekonomiki w Moskwie przy rządzie Federacji Rosyjskiej. To jest środowisko, które w moim odczuciu nie ma charakteru autentycznego w ten sposób, że ono samoczynnie powstało. To jest pewien element również machiny narracyjnej rosyjskiej, bo sam klub wałdajski, on został zainicjowany przez Putina i to nie jest kwestią przypadku, dlaczego od pierwszego spotkania tego środowiska Putin uczestniczy w każdym rocznym spotkaniu. To jest pewna emanacja państwa rosyjskiego, ale wcześniej tacy ludzie jak Karaganow między innymi, no to byli ludzie, którzy, czy Kokoszin, o którym mówiliśmy, którzy zajmowali znaczące pozycje w czasach pieriestrojki. Notabene uchodzili za dość liberalnych przedstawicieli rosyjskiej elity wówczas. Oni to z pewnością nie byli ludzie, których moglibyśmy określać mianem twardogłowych. To byli ówcześni liberałowie. Natomiast ten ich liberalizm w gruncie rzeczy sprowadzał się do tego, że liberalne powinny być narzędzia służące modernizacji Rosji jako państwa. Natomiast cele państwa, czy istota tego państwa powinna być w gruncie rzeczy imperialistyczna. Po to się modernizuje rosyjski organizm państwowy, ażeby rosyjskie imperium uzyskało nowy wigor. Piotr Awen, jeden z ministrów rządu Gajdara, powiedział niedawno zresztą w wywiadzie w Komersancie, Awen jest
jest biznesmenem, jednym z oligarchów obecnych rosyjskich, który uchodzi za bardzo liberalnie nastawiony i prozachodniego w gruncie rzeczy oligarchę, w przeciwieństwie do takich przyjaciół Putina. To on też jest przyjacielem Putina, ale ma reputację prozachodniego i on powiedział, że jego zdaniem Gajdar, z którym on blisko współpracował wtedy, kiedy Gajdar był premierem, był w gruncie rzeczy rosyjskim imperialistą i dążył do odbudowy siły imperium, ale miał doskonałą też świadomość faktu, że Rosja zetatyzowana, czy z taką gospodarką, jaką za czasów komunizmu, nie może być imperium, bo jest niewydolna ekonomicznie. Reformy Gajdara jego zdaniem jakby zmierzały do tego, żeby rosyjskie imperium uzyskało nowe możliwości, nowy wigor. Znaczy w moim odczuciu takie myślenie o roli Rosji było zawsze obecne wśród jej elit, niezależnie od tego, czy mówimy o tak zwanych elitach liberalnych, czy mówimy o tych elitach mniej liberalnych. To są zresztą dość nieprecyzyjne w przypadku Rosji rozróżnienia. Ja uważam, że w Rosji w gruncie rzeczy te podziały na liberałów i konserwatystów są dość płynne i nieokreślone. W gruncie rzeczy wszyscy chcą jednego, a mianowicie chcą Rosji imperialnej, tylko różnią się co do oceny metod, dzięki którym można by było osiągnąć tę pozycję. Nawet Nawalny czy Chodorkowski też są rosyjskimi imperialistami, tylko oni uważają, że to imperium trzeba odbudować w inny sposób. I ta elita, o której mówimy, ona zawsze w Rosji była. Ona dość silnie kontestowała politykę Kozyriewa, który był oskarżany o to, że sprowadza Rosję do roli młodszego partnera Ameryki, że uprawia politykę nieambitną i tak kapitulancką, jak można powiedzieć. Zresztą wydaje mi się, że nie bez powodu Kozyriew mieszka dziś na Florydzie, a nie w Moskwie, tak jak inni ministrowie. I ta elita zawsze funkcjonowała, ta elita zawsze była silna, ale dopiero z Putinem i z dojściem do władzy tego kręgu politycznego ona zyskała znaczenie. Również z tego powodu, że ci, którzy uzyskali władzę razem z Putinem i sam Putin, oni potrzebowali pewnej legitymizacji ideowej swojej polityki. A to rozumienie świata na tym poziomie podstawowym zarówno tej politycznej ekipy Putina, jak tej intelektualnej ekipy, która później zbudowała Radę do Spraw Polityki Zagranicznej czy Klub Wałdajski, ono na tym podstawowym poziomie było tożsame. To tu mamy do czynienia z pewnymi narzędziami państwa rosyjskiego. Oczywiście ze sprzężeniami zwrotnymi, bo to nie jest tylko jednokierunkowy mechanizm, że to są ludzie, którzy realizują jakąś politykę określoną na Kremlu. No to są intelektualiści, których nie można w tak prostacki sposób zaprogramować. Oni zresztą, gdyby tak funkcjonowali, to nie mieliby żadnego znaczenia, jeśli chodzi o możliwość rozmowy z tak zwanym Zachodem, a oni dzisiaj z tym Zachodem stale rozmawiają, kształtując też postrzeganie polityki rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych, no bo to Sims, który jest jednym z wydawców National Interest, no realizuje w sposób dość oczywisty politykę rosyjską na tym odcinku, no ale też jest uznanym intelektualistą w Stanach Zjednoczonych. To nie są figury propagandystów czy ludzi jakiegoś tam niewielkiego kalibru. To są w istocie światowego formatu intelektualiści. Więc też nie można lekceważyć tego, co oni mówią, czy ich diagnoz. Tak nawiązując do tego, co mówiłeś, prawda, Gajdar, Nawalny, różne twarze tak naprawdę rosyjskiego imperializmu, różne drogi dochodzenia do
do potęgi i próby zmierzenia się z koniecznością imperialną. Ostatnio i rozmawialiśmy też w tej książce, zresztą ostatnio twoje teksty o tym mówią, które są, rozmawiamy 13 kwietnia 2021 roku, twoje teksty w mediach takich, prawda, różnego rodzaju, ale też już trochę w tej książce, prawda, która przecież kilka miesięcy temu została prawdopodobnie zdana do redakcji celem wydania, to zauważam, że pojawia się w narracji rosyjskiej, tej próbie tych ludzi, którzy chcą odbudować potęgę państwa rosyjskiego, metodę na odbudowę tego poprzez militaryzację Rosji, w tym sensie, że Rosja jako taki festung, twierdza, odporna na wpływy zewnętrzne, potrafiąca się obronić, realizująca siłą zbrojną w tym czasie chaosu swoją politykę zagraniczną. Czy dobrze to odczytuję, to co w tej książce lekko zostało sygnalizowane, jako gdyby siła zbrojna jako metoda prowadzenia coraz bardziej ważna polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej? No, wydaje mi się, że to będzie pewien dominujący rys w najbliższych latach, bo tak jak ja oceniam sytuację Rosji, tam oczywiście w pewnym uproszczeniu mówiąc, mamy do czynienia z następującym myśleniem. Znaczy, po pierwsze, liczy się siła wojskowa. Ten, kto ma siłę wojskową, ma większe możliwości. Rosja w gruncie rzeczy zmodernizowała swoją armię, ma odstraszający potencjał nuklearny i ma nowe rodzaje broni, które gwarantują Rosji pewnego rodzaju okres stabilności czy stabilizacji. Nie powinna sobie dać narzucić wyścigu zbrojeń, ale w gruncie rzeczy Stany Zjednoczone też tego nie chcą, co potwierdza przedłużenie umowy New Start już przed administrację Bidena. Po drugie, oni uważają, że świat wkracza w bardzo niebezpieczną fazę kształtowania się nowych relacji zmierzchu hegemonistycznej potęgi Stanów Zjednoczonych i stoi przed pewną niewiadomą. Nie do końca wiadomo, w którą stronę pójdzie ewolucja sytuacji. Być może powstaną dwa główne bloki, czego rosyjskie elity nie bardzo chcą. Oni by chcieli świata opartego o wiele filarów siły, z których Rosja jest jednym z rozgrywających, mogących balansować w ramach różnych układów innych graczy. Ale dzisiaj to jest jednak pewna jeszcze niewiadoma. Po trzecie, oni uważają, że to, co się stało w Rosji po roku 2014, co nie jest doceniane na Zachodzie, to jest pewna fundamentalna przemiana psychologiczna. Otóż oni uważają, że wcześniej Rosja mentalnie była uzależniona od Zachodu i jej polityka była w jakiejś części, nawet jeśli rywalizująca i wroga wobec Zachodowi, ona była w gruncie rzeczy wbudowana w pewne myślenie, że Rosja powinna znaleźć swoje miejsce w świecie Zachodu. Dzisiaj oni są zdania, rosyjskie elity, a przynajmniej znaczna ich część, że w gruncie rzeczy ta droga już jest zamknięta, że w tym sensie Rosja ma wolną rękę, również wobec Zachodu tak zwanego, że już nic od Zachodu nie chce. Nie musi czynić żadnych koncesji, nie musi o nic zabiegać, nie musi chcieć, żeby Zachód uznał jej pozycję i jej interesy. Po pierwsze, Zachód słabnie, po drugie, Zachód się dzieli, po trzecie Rosji już na tym nie zależy. Dzisiaj oni uważają, mamy do czynienia z takimi tradycyjnymi narzędziami polityki, gdzie wszystko leży na stole. Nie ma kontroli mentalnej, stąd mówią, że jakby zasadniczym cechą rosyjskiej polityki jest suwerenność. Również w sensie mentalnym, uniezależnienie się mentalne od Zachodu, w związku z tym mają wolną rękę, są doskonale elastyczni i manewrowi. Mogą manewrować w różnych formatach, w różnych układach, tak jak dyktuje im to rozumienie interesu rosyjskiego przez formułowanego obecnie. No i są zdania, że najbliższe 10 lat, gdzieś do roku 2030, no to jest ten czas,
właśnie takiej zmienności sojuszy, większego znaczenia tradycyjnych mechanizmów siły, presji, szantażu, zastraszenia, kształtowania się na nowo relacji, no po prostu budowania nowej architektury porządku światowego. I są zdania, że Rosja do tej rozgrywki jest dobrze przygotowana. Oczywiście nie jest mocarstwem ekonomicznym, ale ma wystarczające zasoby, żeby sobie w tej rozgrywce poradzić, mając przede wszystkim siłę wojskową. Oni zresztą też dość... Znaczy, jaka jest główna zasługa Putina w rozumieniu dzisiaj rosyjskich elit? No to jest przede wszystkim to, że on zatrzymał proces słabnięcia Rosji, że w pewnym momencie Rosja, która bardzo osłabła w porównaniu z Zachodem za czasów Jelcyna, jakby zatrzymała tempo tej degradacji, a nawet relatywnie odwróciła. Po roku 2005 to Zachód znacząco szybciej słabnie niż Rosja. Zarówno w mniejszym stopniu Stany Zjednoczone, Europa w stopniu przyspieszonym. Tutaj podajesz tak swoją drogą, Marku, jeśli mogę, bardzo ciekawe dane w książce na ten temat, bo po pierwsze inaczej to liczone niż się zwykło przyjmować. Wydatki zbrojeniowe na przykład oczywiście siłą nabywczą, ale też cenami, które są u danego producenta rodzimego, to inaczej to wygląda, plus stopień zmiany, prawda, relatywnych zmian względem siebie w zależności do okresów czasowych i to potwierdza zresztą tak swoją drogą też taka małe cwiszenrów do mojej książki Rzeczpospolitej, też tam są podobne dane. Rzeczywiście, że Zachód, zwłaszcza Europa Zachodnia, słabnie w oczach, po prostu gaśnie. Gaśnie. No tak też uważają rosyjskie elity. Znaczy, że wszystkie miary siły, przecież Amerykanie też to mierzą na różne sposoby, wszystkie miary siły aplikowane do Europy Zachodniej pokazują, że Europa w sposób dramatyczny słabnie w porównaniu z tym, co było 30 lat temu. Ludnościowo, gospodarczo, wojskowo, ale przede wszystkim mentalnie. A Rosja się wzmacnia. Nawet jeśli też słabnie, to słabnie wolniej, a w związku z tym relatywnie się wzmacnia. Mało tego, ma dzisiaj narzędzia, które są sprawne i ma coś, czego nie ma z pewnością Zachód, a mianowicie ma spoistość wewnętrzną. Ma niepodzielone elity, świadome swoich celów, odważne i zjednoczone wokół swojego przywództwa. Czyli w tym ujęciu Rosja jest znakomicie lepiej przygotowana do rozgrywki o nowe sfery wpływów i o nową pozycję w układzie sił międzynarodowych niż tak zwany Zachód. Zresztą generalnie Rosjanie lekceważą tak zwany Zachód, bo uważają, że Zachodu nie ma. Są państwa, są Niemcy, jest Francja, natomiast Zachód jako pewna jedność już nie istnieje ich zdaniem i to jest tylko kwestia czasu i też również ich polityki, żeby to znegliżować. Więc na progu rywalizacji o nowy układ sił w świecie oni są zdania, że Rosja jest na fali wznoszącej, a Europa jest na fali opadającej. Potencjały się będą wyrównywać. Nawet z punktu widzenia gospodarczego, na przykład Rosjanie są bardzo przywiązani do takiej oceny, że według parytetu siły nabywczej, a nie według PKB liczonego w dolarach, rosyjski PKB jest niewiele mniejszy od niemieckiego. To są ich, jakby ich myślenie o własnych możliwościach i własnym potencjale. Rosja jest znacznie bardziej manewrowa, nawet mimo tych złych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi ma pewne zdolności manewrowe, jeśli chodzi o politykę wobec Waszyngtonu, a w ostatnich latach jej ekspansja na Bliski Wschód właśnie miała też doprowadzić do tego, żeby ona uzyskała nowe narzędzia i nowe przyczółki w rozgrywce, czy to z Chinami, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, nie mówiąc już o Europie Zachodniej, nie mówiąc też o regionalnych układach, takich jak Turcja, bo przecież to obecność rosyjska w Syrii szachuje Turcję z każdej strony i powoduje, że ten dryf polityki tureckiej, która jest znacznie bardziej niezależna niż, nie wiem, 10 lat temu,
to jest nie tylko pochodna ambicji Erdogana, ale też zmiana architektury bezpieczeństwa, gdzie od relacji z Rosją zależy znacznie więcej niż 10 lat czy 15 lat temu, a mniej od relacji z Europą, co też ma swoje konsekwencje. W moim odczuciu, oczywiście nie wchodząc w te rozważania, na ile Rosja utrzyma wewnętrzną stabilność i czy nie grozi tam jakaś rewolucja, rosyjskie elity dzisiaj są przekonane, że nadchodzi czas dla Rosji. Najbliższe 10 lat to będzie nowa rozgrywka i Rosja zdobędzie czy odbuduje swoje strefy wpływów. Tak, no właśnie z tej twojej książki rodzi się piorunujący dla Polski obraz, dla Polski, no już nie mówiąc o Ukrainie czy Białorusi, gdzie Rosjanie idą po swoje, gdzie skalibrowali sobie właściwe narzędzia polityki, ocenili relatywny układ sił, dokonali tak, no, takiej presumpcji, jak się będzie rozkładał konflikt globalny, postanowili się, jakie narzędzie potrzebne im będzie i to jest właśnie reforma Serdiukowa-Szojgu, którą bardzo dokładnie opisujesz. Do tego jeszcze intelektualne narzędzie pozamaterialnym, czyli jak będzie wyglądała wojna nowej generacji, do czego szykujemy to wojsko. No i wygląda na to, że wyprzedzając trendy, oni się do tego przygotowali i mają teraz narzędzie, które im skutecznie do tego służy. Nie tylko oczywiście system państwa, który jest, jak to powiedzieć, manewrowy, tak, i ma pole manewrowość, tak, ale jeszcze mają siły zbrojne, które akurat do limitrofów, tak jak też w książce opisujesz, nie służą do wojny globalnej, tylko do tej blisko rdzenia Rosji na obrzeżach, na limitrofach, mówiąc językiem Cymburskiego. I to mają, tak? Zresztą w tej książce, to pozwolę sobie zacytować, jest spory fragment o tym, skąd Rosjanom przyszło do głowy, że będzie wyglądała wojna nowej generacji. Zresztą tu chyba teraz podczas nagrania nawet mówiłeś, że to Rosjanie nawet intelektualnie byli pierwsi przed Amerykanami, prawda? Jeżeli chodzi o rozumienie tendencji. O ile technologicznie byli słabsi, to potrafią wyprzedzać myśleniem sztukę wojenną, tak? Która mają to w sobie i ta kultura ich właśnie elit pozwala na wytworzenie takiego produktu, że tak ujmę. No i zacytuję tutaj kawałek twojej książki, która się sprawdza. No i między innymi dlatego chcemy robić armię nowego wzoru w Strategy in Future. Otóż zaniechanie liniowego rozwinięcia wojsk, zanika podział na front i tył rodzaje sił zbrojnych, jednolite dowództwo powstaje rodzaju sił zbrojnych, zanika granica między operacjami o charakterze strategicznym, operacyjnym, taktycznym. I to jest bardzo ważne, na to zwróciłem uwagę czytając. Spowoduje to wzrost rangi działań podejmowanych na poziomie taktycznym i wzrost znaczenia samosynchronizacji. Od 70 do 90% działań wojennych toczy się w przestrzeni silnie zurbanizowanej miejskiej. Obiektami ataku kinetycznego stają się przede wszystkim kluczowe ośrodki przeciwnika, centra dowodzenia, infrastruktura krytyczna. Rośnie rola elitarnych, szybko przemieszczających się formacji wojskowych. Również formacja sił nieregularnych rośnie ich rola. Maleje znaczenie i intensywność obecność żołnierzy na polu boju. Rośnie znaczenie zwiadu elektronicznego, bezkontaktowego starcia tak naprawdę o kontrolę informacyjną. I tak dalej, i tak dalej. No, jak to skomentujesz, Marku? Mi się wydaje, że to znaczy, że... A jeszcze jedna rzecz i to też dla polskiej debaty. W polskiej debacie mówi się o wojnie hybrydowej, prawda? O wojnie nowej generacji. Sami w Strategy in Future używamy, na pewno ja, wojny nowej generacji. Marek Budzisz w książce wprowadza, że Rosjanie nazywają to raczej nowy typ wojny. Bo wojna nowej generacji raczej pokazuje, że nowe typy broni na przykład, tak? A to w nowy typ wojny, gdzie używa się informacji, maskirowki, dezinformacji, tych wszystkich elementów jako kluczowych elementów. Przepraszam, Marku, chciałem, bo żeby to wybrzmiało po prostu. Co jest nowego w tym rozumieniu wojny? Jest bardzo dużo elementów, ale ja bym zwrócił uwagę na kilka tych obszarów. Po pierwsze, mówimy o krótkim konflikcie. Mówimy o konflikcie, który niewykluczone, że jest poniżej tak zwanego progu wojny. Mówimy o konflikcie zamaskowanym, w tym sensie, że nie można określić, kto jest stroną atakującą, a kto jest stroną broniącą się. Mówimy wreszcie o konflikcie, który być może w ogóle którego w ogóle nie można określić mianem wojny. Być może
będzie określany mianem interwencji humanitarnej, tak jak to dzisiaj Rosjanie próbują mówić o swoim zaangażowaniu na wschodzie Ukrainy i tak jak w gruncie rzeczy, do czego jest sprowadzała się ich zaangażowanie w ostatniej wojnie armeńsko-gruzińskiej. Oni tam wkroczyli w charakterze kontyngentu, przepraszam, pokojowego, nie będąc stroną wojny, a uzyskując pewne zdobycze o charakterze politycznym, ale też i wojskowym, które w gruncie rzeczy wcześniej, we wcześniejszych epokach uzyskiwano w wyniku wojny. No, kontrolują sporą część terytorium wcześniej kontrolowanego przez nieuznawaną Republikę Górskiego Karabachu, będącą de facto częścią Armenii. Jakby to pokazuje zmianę myślenia, ale głównym, jak mi się wydaje, źródłem to nie jest takiego podejścia, to nie jest zmiana architektury techniczno-wojskowej, tylko odpowiedź na pytanie, co jest głównym zagrożeniem z punktu widzenia Rosji. Głównym zagrożeniem z punktu widzenia Rosji jest uruchomienie artykułu 5 NATO. W związku z tym należy uprawiać taką politykę i tak toczyć wojnę, żeby nie dochodziło do tego rodzaju eskalacji konfliktu. To oznacza w planie politycznym dążenie do rozbicia spoistości wewnętrznej NATO, natomiast w planie jakby realnym do takiej architektury działań wojskowo-polityczno-dywersyjnych, ażeby oceny na temat tego, z czym mamy do czynienia, były niejednolite i wydłużały czas reakcji. To jest kolejny element, na który warto zwrócić uwagę. Mówimy o krótkiej wojnie, o wojnie kilkudniowej, może dwutygodniowej, może miesięcznej. Potem Rosjanie, wykorzystując te narzędzia eskalacji i deeskalacji działań, na przykład pod groźbą ataku nuklearnego, a oni dość regularnie używają takiej groźby w sytuacji inwazji Krymu, przecież też się pojawiały ze strony Putina tego rodzaju groźby, to ma prowadzić w sposób płynny i automatyczny do przejścia do fazy politycznej. Faza wojskowa jest w gruncie rzeczy wstępem do fazy politycznej i im mniejsze siły i środki są zaangażowane w fazie wojskowej, tym lepiej z punktu widzenia interesu rosyjskiego, a najlepiej w ogóle jest, jeśli w ogóle są nie zaangażowane, a osiąga się cele polityczne metodą zastraszenia, dywersji ideowej, jakby lansowania pewnego poglądu. No, zobaczymy, czy im się to uda dzisiaj, jeśli chodzi o Ukrainę. Bo w gruncie rzeczy, jak się wydaje, na razie jesteśmy w tej fazie konfliktu. Rosjanie mobilizują siły zbrojne, ściągają je w rejony nadgraniczne, pokazują gotowość do użycia siły, próbując w ten sposób zastraszyć zarówno Kijów, jak i przede wszystkim sojuszników zachodnich. Jeżeli sojusznicy zachodni się ugną, no to będziemy mieli do czynienia z jakimś nowym Monachium, no bo tu w gruncie rzeczy chyba o to chodzi, żeby ci, którzy powinni się bronić, się nie bronili, po tym jak dostaną wyraźny sygnał od swoich sojuszników, że są osamotnieni. Czesi, którzy mieli jedną z silniejszych armii w ówczesnej Europie, nie zdecydowali się na obronę, dostając jasny sygnał, że ich sojusznicy nie wystąpią. Jeżeli by się to Rosjanom udało powtórzyć w przypadku Ukrainy, no to z pewnością za kilka lat będziemy mieli do czynienia z podobnymi zachowaniami, jeśli chodzi o inne państwa bałtyckie, ale również oczywiście i Polskę, co do tego nie mam wątpliwości. Tak, to bardzo... Myśli wojskowe jest takie rozumowanie, że ewolucja, czy jakby postęp technologiczny w sferach wojskowych
Warunkiem oczywiście jest nadążanie Rosji za tym postępem technologicznym, ale że ten postęp technologiczny i użycie sztucznej inteligencji w gruncie rzeczy doprowadzi w pewnym momencie do tego, że na poziomie gier sztabowych każdy będzie mógł prognozować, czym się skończy starcie wojskowe i w efekcie nie będzie w ogóle dochodziło do tego starcia wojskowego. Rosjanie tylko zasygnalizują gotowość użycia siły, Amerykanie albo Polacy przeanalizują i uznają, że nie mają szans, w związku z tym będą musieli ustąpić w obszarach politycznych istotnych dla Rosji. To jest pewien ideał rosyjskiego myślenia o wojnie. Wygrywamy wojny bez jednego wystrzału. No tak, bo kalibrują dobrze cele polityczne, realizują. Wojsko jest, jest instrumentem polityki państwa. I też jest kontrola eskalacji, prawda? Która dbają o to, żeby też nie eskalować, bo oni też uważają, że użycie nadmiernych środków, przeeskalowanie działań daje efekty odwrotne od oczekiwanego. No chodzi o to, żeby ten, kto przegrywa, pogodził się z tym, że przegra, a nie tkwił w jakimś głuchym oporze i szukał okazji do odwrócenia sytuacji, organizując jakieś nowe układy sojusznicze. To jest jakby też rosyjskie myślenie, ale za tym się też kryje pokazywanie takiej korzystnej i niekorzystnej strony zachowania. Znaczy, możemy was skarcić, ale możemy też nagrodzić, intensyfikując współpracę gospodarczą i powodując, dajmy na to, że prosperita w waszym kraju będzie większa, ale oczywiście w ramach naszej strefy wpływów i uzgadniania polityki co do kluczowych obszarów. No tak, czyli tak podsumowując, Rosjanie raczej przygotowują się, że konflikty ewentualnie chimiczne będą krótkie, będą poprzedzone w ogóle ostrą akcją dezinformacyjną, akcją propagandową, mającą na celu ukształtowanie opinii publicznej i wypozycjonowanie gry. No i że pierwszy okres wojny, właściwie nawet ten ważniejszy jeszcze poprzedzający wojnę kinetyczną, będzie najważniejszy. I to jest punkt ciężkości współczesnego konfliktu. Bardzo ważny dla RP właśnie, żeby nie podlegać tej presji szantażu, o której Marek mówił. Pozwolę sobie w tym kontekście też zacytować fragment wypowiedzi ministra Szojgu, którą przytaczasz w książce. Otóż zdaniem ministra Szojgu, ministra obrony narodowej Federacji Rosyjskiej, cytat, nastał ten dzień, kiedy wszyscy zrozumieliśmy, że słowo kamera, fotografia, internet i generalnie informacja stały się jeszcze jednym rodzajem broni, jeszcze jedną formacją sił zbrojnych. To jest najlepsze podsumowanie, prawda, tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak siły zbrojne RP są przygotowane do wojny tego rodzaju, do modelowania przekazu, do zarządzania tym przekazem, do zbierania i pobierania danych, procesowania informacji, kształtowania opinii publicznej, wypozycjonowania nas w międzynarodowej opinii publicznej, naszego statusu, naszego samozadaniowania i upodmiotowienia polityki przekazu. Na wypadek, gdyby, tak jak powiedziałeś, Marku, za 3 lata na przykład, Polska byłaby gotowana tak na wolnym ogniu, jak jest Ukraina teraz, prawda? Ja rozumiem tę analogię, poczynię dość toporną, ale postawmy sobie sami pytanie, jakbyśmy jako Polskę i jako polskie elity reagowali na to, jeśli by Rosja zażądała eksterytorialnego korytarza do enklawy kaliningradzkiej, tak jak Niemcy zażądały eksterytorialnego korytarza do 1939 roku. Jakbyśmy byli na to przygotowani, jakbyśmy w ogóle w stanie byli reagować i czy my jako społeczeństwo w ogóle myślimy, że w tym sensie historia może się powtórzyć? No i w tym kontekście warto też wspomnieć podrozdział zatytułowany w książce Wojna jądrowa jako racjonalna opcja, gdzie Marek Budzisz, tutaj siedzący ze mną, rozmawiający, w sposób zupełnie brutalny opisuje, jak Rosjanie sobie dywagują na łamach czasopism fachowych, strategicznych, wojskowych, różnorakich, mamy tam przepisy, na temat tego, że właściwie ta wymiana jądrowa to nie jest taka straszna historia.
bez przesady, że byłaby jakaś wojna, zima atomowa, czy innymi słowy, odczarowują temat wymiany jądrowej, zarówno w wojnie z użyciem niestrategicznych ładunków jądrowych, jak i nawet strategicznych. Jak doszedłeś do tego, czytając? W jaki sposób, Marku, dotarłeś do tej wiedzy i dlaczego postanowiłeś to opisać w książce tak dokładnie i co z tego według ciebie wynika? To jest ważny element toczącej się z różną intensywnością w rosyjskiej elicie strategicznej dyskusji ostatnich lat. Oni cały czas uważają, że gwarantem utrzymania mocarstwowej pozycji Rosji jest utrzymanie triady nuklearnej w niepogorszonym stanie. Więc w tym sensie jakby to jest jakby fundament rosyjskiego myślenia o własnym statusie. Z tym się wiążą rozważania, co jakiś czas powtarzane, co to znaczy we współczesnych czasach użycie ładunku jądrowego i jak to jak doktryna wojskowa czy doktryna państwowa powinna to kształtować. I Rosjanie utrzymują w moim odczuciu w sposób świadomy i celowy pewną dwuznaczność z własnych sformułowań na ten temat. Piszą, że Rosja będzie używała czy może odwołać się do użycia ładunków jądrowych w celach wyłącznie defensywnych. Natomiast rozumienie tego, czym jest defensywa czy obrona w przypadku Rosji, jest odmienne niż tego, jak my rozumiemy obronę. Otóż w rosyjskim myśleniu, w rosyjskiej doktrynie wojskowej uprzedzający atak jest też elementem obrony. Więc nawet zapisy w rosyjskich dokumentach, takich jak doktryna jądrowa, o tym, że używa się ładunków nuklearnych w celach obronnych, nie wyklucza tego, że w pewnych okolicznościach może to być użyte w charakterze takim, jakim my uznajemy za agresywny. Pytanie jest oczywiście, co to są te okoliczności. Tu trzeba byłoby się odwołać do całej terminologii i doktryny kontroli łańcucha eskalacyjnego przez Rosję, dlatego że oni, tak jak już mówiliśmy, uważają, że powinna być pewna równowaga sił i środków i aplikowanie sił wojskowych nie powinno, po pierwsze, być związane z celami politycznymi, po drugie z sytuacją na froncie, po trzecie wreszcie i z fazami konfliktu. Oni wprowadzają bardzo wyraźny podział na wojny o różnym charakterze, od wojen lokalnych do tej najpoważniejszej już wojny na poziomie strategicznej. Tam jest kilkanaście faz tych konfliktów. I dopiero w tych fazach bardziej intensywnych rozważają możliwość odwołania się do użycia ładunków nuklearnych po to, żeby osiągać cele polityczne związane z daną fazą wojny. Na przykład, gdyby wybuchła wojna o państwa bałtyckie i Rosja zajęła część tych państw, to po to, żeby skłonić sojuszników państw bałtyckich do rozpoczęcia rokowań, a nie przedsięwzięcia kontrataku, rosyjscy wojskowi rozważają możliwość sygnalizacyjnego użycia ładunków jądrowych. Najpierw nad obszarami niezamieszkałymi po to, żeby nie pociągało to za sobą znaczącej liczby ofiar, a potem stopniowo w razie braku reakcji drugiej strony, takiej reakcji, jaką by Rosjanie chcieli, jakby eskalowanie tego napięcia. Z tym się oczywiście też wiąże podejście tego rodzaju, że mówimy o ładunkach jądrowych o coraz mniejszej mocy. To już nie są nawet te
które były użyte, czy porównywalne do tych, które były użyte w Hiroshimie i w Nagasaki. Mówimy o ładunkach na poziomie 50 kiloton, czyli relatywnie dość niedużym. Rosjanie się nie odżegnują od takiej możliwości. Abstrahując już od faktu, że na przykład generał Bałujewski w swoim czasie, już po tym jak odszedł ze sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych, powiedział publicznie, że Rosja ma też swoją tajną doktrynę użycia ładunków nuklearnych, która odbiega od tej, która jest opublikowana i jawna. Więc w tym sensie wydaje się, że Rosjanie w sposób celowy utrzymują pewną dwuznaczność, a to oznacza z naszej perspektywy konieczność, w moim odczuciu, brania pod uwagę najgorszego scenariusza, który wchodzi w grę, a nie scenariusza najlepszego, czyli takiego, że oni nie zdecydują się na użycie ładunków nuklearnych. Moim zdaniem roztropnie jest zakładać, że mogą się zdecydować na użycie takich ładunków, na przykład po to, żeby rozbić koalicję przeciwko sobie, żeby skłonić państwa sojusznicze do podjęcia rokowań mających na celu deeskalowanie konfliktu, żeby doprowadzić do pewnego ograniczenia obszaru działań zbrojnych na poziomie wojny lokalnej, a nie regionalnej. Tych możliwości, wydaje mi się, jest tu co najmniej kilka. Powoli musimy zmierzać do końca, bo już sporo czasu zauważyłem na zegarze. Natomiast policzyłem właśnie w tym momencie, gdy mówiłeś, że jest cały duży fragment, który ma ponad 80 stron, w którym zastanawiasz się, jak Rosja siebie widzi w wieku, gdy Azja zaczyna być kluczem do świata. Tak? Jaką rolę dla siebie widzi w kontekście rywalizacji chińsko-amerykańskiej? Na czym polega strategiczna powściągliwość, która jest tematem jednego z twoich podrozdziałów w książce? No i jak też Rosja siebie widzi na Bliskim Wschodzie, Marku? No, strategiczna powściągliwość polega w gruncie rzeczy w rozumieniu rosyjskich elit na tym, żeby Rosja nie angażowała się nadmiernie na tych kierunkach, które nie są dla niej kluczowe. Czyli żeby działała w oparciu o zasadę ekonomii sił i środków. Żeby też ograniczyła swoje aspiracje. Żeby pozbyła się aspiracji odbudowy ZSRR, bo to jest już w gruncie rzeczy niemożliwe, ale żeby korzystając z tych narzędzi, którymi dysponuje, uzyskała znaczące dla siebie obszary czy pozycje polityczne, tam gdzie rzeczywiście jest to dla nich ważne. Dla Rosji dzisiaj najważniejsze są, można by nawet zbudować taką, powiedział, taką hierarchię celów politycznych, polityczno-strategicznych. I ona wygląda w sposób następujący. Po pierwsze, dwa najważniejsze państwa to jest Białoruś i Kazachstan. Białoruś z oczywistych powodów, takich, że utrata Białorusi i zmiana statusu geostrategicznego tego państwa oznacza to, że potencjalnie rakiety państw NATO czy sił zbrojnych NATO są niecałe 220 kilometrów od Moskwy, co w gruncie rzeczy uniemożliwia obronę. To jest ich zdaniem jakby kluczowym elementem. W związku z tym na temat Białorusi Rosja nie będzie z nikim dyskutować i będzie dążyła do odbudowy swojej pozycji. To jest pierwszy element. Kazachstan, a szczególnie północna część Kazachstanu, jest kluczowa, dlatego że Rosja jako jedno z potencjalnie największych zagrożeń, przed którymi stoi, uważa utratę czy usamodzielnienie się Syberii. Wszystkie trasy komunikacyjne łączące Rosję centralną z Rosją, z Syberią, biegną w pobliżu granic z Kazachstanem. I w związku z tym
wejście Kazachstanu w orbitę jakiegoś bloku wrogiego, geostrategicznego, wrogiego Rosji, oznacza potencjalne zagrożenie przecięcia Rosji na pół w newralgicznym punkcie, jeśli chodzi o komunikację z Syberią. I to jest jakby absolutne z ich perspektywy dzisiaj są to kluczowe obszary. Mniej istotne, aczkolwiek też ważne, już bardziej wystawione na grę sił i możliwości, to jest między innymi Ukraina, to jest między innymi Azja Środkowa, gdzie tu dopuszczają możliwość obecności innych liczących się graczy, Chin, Turcji, o takich ambicjach regionalnych. Wreszcie w porządku takim, bym powiedział, idealnym, oni obawiając się tego, że zostaną na stale wprowadzeni do roli junior partnera Chin, próbowali, wydaje się coraz mniej skutecznie, próbowali uprawiać politykę jakby balansowania rosnącej pozycji Chin współpracą z Indiami i z Japonią z drugiej strony, ale w obliczu jakby siły tego podziału blokowego ich atuty tu są słabsze. Pewną alternatywą obliczoną głównie na balansowanie, przepraszam, na balansowanie Chin jest ich zwrot na Bliski Wschód. Ten zwrot na Bliski Wschód był związany z kilkoma czynnikami. No po pierwsze jakby z tradycyjną obecnością Rosji w szeregu państw regionu. Syria, Libia, Irak, do pewnego stopnia też Egipt, to jakby dawały im takie możliwości i punkty oparcia. Po drugie, które oni postanowili wykorzystać w sytuacji, kiedy Ameryka jakby zmęczona niepowodzeniami w Iraku i w Afganistanie i w związku z rewolucją łupkową uznała, że jakby stała obecność również i wojskowa w tym regionie nie jest już kluczowa z punktu widzenia jej potęgi i za czasów Obamy postanowili się zacząć wycofywać. Rosja tą próżnię wypełniła dość skutecznie. W takim ujęciu geostrategicznym oni uważają, że Chiny będą dążyły do zdominowania przede wszystkim Azji południowo-wschodniej, bo to powoduje, że zbudują pewien obszar gospodarczy silniejszy od amerykańskiego, ale w sensie zaopatrzeniowym no oni Chińczycy muszą budować linie komunikacyjne w stronę Bliskiego Wschodu i te dwie linie rosyjskiej ekspansji na Bliski Wschód i chińskiej w pewnym momencie się spotkają i to obok pozycji wojskowej i dyplomatycznej Rosji umożliwi im balansowanie różnicy potencjałów z Chinami. To jest jakby alternatywa wobec polityki, która jeszcze kilka lat temu wydawała się znacznie bardziej atrakcyjna, czyli polityki balansowania potęgi Chin współpracą z Indiami. Więc tak wygląda, w moim odczuciu tak wygląda geostrategiczne cele rosyjskie. Tu o jednej rzeczy trzeba dość jasno powiedzieć, a mianowicie nawet jeśli powiemy sobie, że główny kierunek ekspansji Rosji będzie skierowany na Bliski Wschód i obszary Afryki Północnej w najbliższych latach, to jest to dobra wiadomość z punktu widzenia Paryża i Berlina, ale wcale nie jest to dobra wiadomość z punktu widzenia Warszawy czy stolic państw bałtyckich, dlatego że to nie oznacza rezygnacji z takiego, bym powiedział, 200-300 kilometrowego pasa buforowego na granicy Rosji. My będziemy w tej sferze określanej mianem limitrofów czy tego pasa zwiększonych rosyjskich interesów strategicznych. Jedno w gruncie rzeczy służy drugiemu, mianowicie rozbudowa potęgi czy obecności rosyjskiej w Syrii daje też Rosji możliwość szachowania Europy Zachodniej z tego obszaru bez
bez narażania się na użycie własnego, własnego terytorium jako punktu, z którego będą potencjalnie groźne ruchy w stronę Zachodu. No tak samo można trzymać w szachu Berlin rakietami umieszczonymi w Kaliningradzie, czy już na terenie Rosji właściwej, co systemami działającymi w Syrii. To ta różnica dystansów nie jest taka, że to uniemożliwia działanie. Natomiast z punktu widzenia jakby odpowiedzi ze strony tak zwanego Zachodu wobec działań Rosji, no to jest fundamentalne znaczenie, przesunięcie tego punktu zagrożenia dalej od granic Rosji właściwej. No właśnie, trochę zabrałeś mi tym ostatnie pytanie, którym chciałem zakończyć naszą rozmowę, ale może gdzieś to jeszcze dorzucimy ze dwa zdania. Czego, w kontekście tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, czego Polska ma się spodziewać w tej dekadzie ze strony Rosji, jeżeli chodzi o interesy Rzeczypospolitej? No, ma się spodziewać moim zdaniem Rosji bardziej zdecydowanej i bardziej przekonanej o tym, że przy użyciu środków presji politycznej, narracyjnej, ale też i wojskowej, Rosja może uzyskać znaczące dla siebie zdobycze w sferze polityki. Mało tego, Rosja będzie różnicować te swoje narzędzia, inne stosować pod adresem państw Zachodu, inne stosować pod adresem państw, które są postrzegane przez Rosję jako im wrogie i znajdujące się w tej strefie buforowej. Bardziej kooperacyjna będzie, jeśli chodzi o Paryż i Berlin, mniej kooperacyjna, jeśli chodzi o Warszawę. To wszystko ma prowadzić do rozchwiania pewnego organizmu europejskiego czy pewnej solidarności europejskiej, jeśli w ogóle coś takiego istnieje. Więc w tym sensie to potencjalne zagrożenie dla naszych interesów ze strony Rosji będzie w moim odczuciu rosło. Natomiast stare i działające jeszcze przed kilkoma laty narzędzia pewnych formatów europejskich i wielostronnych, znaczenie tych narzędzi będzie słabło, dlatego że będą się nakładały podziały, również wzmacniane przez rosyjską narrację i aparat narracyjny i różne postrzeganie zagrożeń i interesów między tak zwaną starą Europą a Europą środkowo-wschodnią. Więc w tym sensie najbliższe lata to będzie czas, wydaje mi się, próby dla elit politycznych wszystkich krajów naszego regionu, począwszy od Szwecji, a zakończywszy na Rumunii i Bułgarii. To jest ten czas, kiedy w gruncie rzeczy będzie kształtowana przyszłość polityczna naszej części kontynentu na czas do najbliższych kilkudziesięciu lat. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, albo zbudujemy jakąś konfigurację polityczną, regionalną, która przejmie rolę imperium austro-węgierskiego i będzie realnym punktem odniesienia czy siły, albo utrzymamy taki system w gruncie rzeczy dzisiejszego rozbicia i rozczłonkowania, co wystawi wszystkie kraje regionu, Polski z tej listy nie wyłączając, no, sprowadzi do roli bycia zdobyczą w rozgrywce toczonej przez silniejszych graczy w skali świata. No dobrze. Bardzo dziękuję, Marku. Rozmawialiśmy o książce, którą warto znać. Wszystko jest wojną. Marek Budzisz, Rosyjska kultura strategiczna. I moim gościem był Marek Budzisz. Ja nazywam się Jacek Bartosiak, a to był program Strategy in Future. Dziękuję, Marku. Dziękuję bardzo.